Kurczę, chciałem troszkę tego kampera ukarać, troszkę go rozerwać, ale chyba claymory działają w kodzie inaczej niż w BF-ie. Czołem, czołem, kromka z wesołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Call of Duty Modern Warfare i dzisiaj zerkniemy sobie od razu na tryb 64-osobowy, bo właśnie ten tryb pojawił się przed chwilą w becie. Czy tryb 64-osobowy jest dobrze zbalansowany, czy dobrze się go gra? Czy Call of Duty zatracił w tym momencie swoją charakterystykę szybkiego, arkadowego shootera? Moi drodzy, odpowiem wam dzisiaj na te pytania z mojej perspektywy, a na wstępie tylko powiem, że co do tego trybu mam bardzo mieszane odczucia. Jak zawsze zapraszam do polajkowania materiału oraz do sekcji komentarzy, abyście dali mi znać, co wy na ten temat sądzicie. A teraz zaczynamy. Jeżeli graliście kiedyś w Battlefielda 4, co myślę, że większość tutaj miała taką przyjemność, to mapa, na której aktualnie będziecie mogli zagrać sobie w becie 64-osobowych Grand Warsów, bardzo przypomina Fabrykę 311. Oczywiście cała rozgrywka polega na walce dwóch armii 32 na 32, gdzie na całej mapie mamy 5 punktów, które możemy zdobywać, 5 punktów, które troszkę inaczej charakteryzują się w porównaniu chociażby z mapą battlefieldową. Karst River Quarry, bo tak nazywa się właśnie miejsce, w którym aktualnie będziemy się bić, jest dosyć specyficzną mapą jak na moje mózgowo rozumowanie battlefieldowego gracza, bo teoretycznie tych 5 flag nie odbiega jakoś bardzo od mojej wrażliwości BF-owej, aczkolwiek te wszystkie odległości, mimo tego, że nie jest to jakaś wielka różnica w porównaniu chociażby do Fabryki 311, wydają się być jeszcze mniejsze, jeszcze bardziej ściśnięte, jeszcze bardziej skondensowane i na 90% odczucie takie mam z bardzo prostego powodu. Jest tutaj bardzo dużo budynków, przede wszystkim wielopiętrowych, nawet 3 kondygnacyjnych, na które wszyscy mogą wejść, na dachy których wszyscy mogą sobie troszkę pokampić, w związku z czym jeżeli tylko wychylimy się, nie daj Boże, na otwarte pole albo przebiec między jednym budynkiem a drugim na środku mapy, na 80% dostaniemy kulę w łeb albo od snajpera, który jest na dachu w oknie, albo od kogoś, kto po prostu aktualnie zdobywa punkt i jest wcelowany w dane miejsce. Grając na tej mapie około 3 godziny, jedna rzecz za każdym razem podczas każdej rundy była dla mnie stała. Przede wszystkim Saigon i Chaos. Z uwagi na bardzo szybki time to kill, jeszcze szybszy niż w Battlefieldzie, moim skromnym zdaniem, tak mi się przynajmniej wydaje, tak to czuję, w połączeniu z arkadowością koda, z tym, że po prostu ta gra, mimo tego, że kodowo jest znacznie wolniejsza, tak battlefieldowo jest zdecydowanie szybsza, to wszystko sprawia, że bardzo często dostajemy w plecy, bardzo często ta wielokondygnacyjność danych budynków po prostu nie pozwala pożyć troszkę dłużej bez kampienia. I o ile wydawać by się mogło, że ta szybkość, ta arkadowość troszkę by to kampienie wykluczała, to czasami po prostu nie ma innej możliwości, tylko trzeba troszkę odsapnąć, bo będziemy ginąć raz po raz. Moim zdaniem mapa ta jest trochę za mała na 64 osoby i wydaje mi się, że idealnym rozwiązaniem, pomijając oczywiście poszerzenie albo powiększenie jej, bo tego raczej nie jesteśmy w stanie zrobić, jest po prostu ograniczenie Grand War'a do 48 graczy. Im więcej nie zawsze znaczy lepiej, a wydaje mi się, że w połączeniu z tym naprawdę bardzo szybkim time to killem byłoby to rozwiązanie zdecydowanie najlepsze, które jeszcze dodatkowo by troszkę tą kamperkę ograniczyło, ale już pół biedy samą kamperkę. Po prostu czasami ciężko się połapać, z której strony cokolwiek może się zdarzyć, pomijając już jakąkolwiek taktyczną grę, mając tutaj chociażby na myśli jakieś tam klanowe granie battlefieldowe, kiedyś to było 64 osoby, przecież mecze Polska-Rosja. I ja wiem, że ten tryb nie jest po to stworzony, po prostu głośno myślę, wydaje mi się po prostu, że ten Saigon mimo wszystko momentami jest za duży i to nie jest taki chaos, taki fajny, uporządkowany chaos, do jakiego my, BF-owcy, byliśmy przyzwyczajeni w czwórce, w trójce,
jest to raczej po prostu taki chaos, że ja pierdzielę, nie wiesz, co się dzieje. Czym byłoby Call of Duty bez pojazdów? Matko Boska, naprawdę to powiedziałem. Tak, moi drodzy, 64-osobowy Ground War charakteryzuje się wszelkiego rodzaju strikami, czyli tym wszystkim, co mamy w mniejszych trybach gry, plus pojazdy. Pojazdy najczęściej w formie quadów oraz takich lekkich pojazdów przeciwpiechotnych. Mógłbym to porównać do BWP-a Battlefieldowego, który brzmi bardzo plastikowo. Moim zdaniem fizyka jazdy pojazdami jest do bólu uproszczona. Natomiast wydaje mi się, że te pojazdy są zdecydowanie za mocne. Chyba że jest to dopiero początek i te killstreaky, które nabijałem jednym opancerzonym wozem bądź też drugim, wynikają po prostu z tego, że gracze jeszcze nie są przyzwyczajeni do tego, że w Call of Duty ktoś im może wjechać czymś pancernym i zrobić rozpierdziel, rozwalając 5 osób naraz. Przyznać jednak muszę, że fraguje się tymi pojazdami całkiem przyjemnie, aczkolwiek kwestie związane z personalizacją jak na razie miałem ograniczone do minimum. I nie wiem, czy to wynika po prostu z tego, że nie wszedłem do menu i nie spersonalizowałem sobie danego pojazdu, czy po prostu dany BWP będzie miał do dyspozycji tylko działko główne, bez żadnych dodatków. Jak na razie tak to właśnie wyglądało i cała moja zabawa danym pojazdem polegała na tym, że obierałem sobie jedną drogę, powiedzmy między B a D, i starałem się po prostu fragować, a te fragi wpadały w zasadzie na jednego hita, czyli grając pojazdem jesteście wyposażeni w tak naprawdę ogromnego kalibru karabin snajperski, który jeszcze dodatkowo jest opancerzony i dopóki któryś z przeciwników nie zorientuje się, że warto wyciągnąć RPGa na drugim slocie zamiast trzymać pistolet, co na tym trybie moim zdaniem jest całkowitym musem, dopóty będziecie spokojnie sobie jeździć i spokojnie fragować. No i tak, moi drodzy, jest też Little Bird, ale niestety nie można z niego strzelać. Little Bird w Modern Warfare, aktualnie tutaj przynajmniej tylko, służy za transport. Killstreaky jakoś nie były mega problemem, nie umierałem bardzo, bardzo dużo od jakiegoś przelotu niesamowitego czy rakiety, która nagle spada mi na łeb. Ale było to też bezpośrednio powiązane z tą mapą i tą wielokondygnacyjnością budynków i ogólnie dostępem do tych budynków, bo kiedy pograłem już jakiś czas, ogarnąłem, że nie warto być non-stop na zewnątrz, więc automatycznie byłem wewnątrz, więc automatycznie wszelkiego rodzaju killstreaky nie były dla mnie aż tak upierdliwe. I teraz pozostaje pytanie, czy był to zabieg przemyślany, aby dać jak najwięcej możliwości po prostu schronu gdzieś w wagonie, w jakimś małym pomieszczeniu, w większym pomieszczeniu, w ogromnym budynku, czy po prostu zostało to dodane troszkę w cudzysłowie przez przypadek, a inne mapy, bardziej otwarte, które będą pod ten tryb grywalne, będą już miały problem killstreakowy. Jeżeli sytuacja wygląda tak, że te budynki powstały perfidnie po to, abyśmy my nie odczuwali tak bardzo killstreaka, którego na przykład w BF-ie nie ma, a doskonale wiemy, że wielu graczy Battlefieldowych będzie w tego koda grało i ogólnie wielu graczy, którzy nie przywykli do 64-osobowego Call of Duty, czytaj wszyscy, to jest to dosyć sprytne. I jeżeli tak ma sytuacja wyglądać, to jestem w stanie pójść w opcję, w której będzie więcej budynków i przez to będzie troszkę mniej przestrzeni i przez to cała mapa wydaje się być mniejsza, niż iść w kierunku bardziej otwartego pola, tak aby co 5 minut napierdzielał we mnie jakiś helikopter, chociaż z drugiej też strony, naprawdę, zanim nabijecie swoją bronią 15 fragów, czy ile tam trzeba, może minąć trochę czasu z uwagi na to, że jest naprawdę duży Saigon i prędzej, wydaje mi się, zginiecie, niż nabijecie helikopter, z którego możecie strzelać przez pół minuty albo minutę, bo gracze nie ogarną, że można ten helikopter zestrzelić. Co do samych klas, ciężko coś powiedzieć, bo w Call of Duty jako tako klas nie ma. Można tutaj raczej mówić o samych karabinach, o broniach w kontekście ich użyteczności na takiej mapie. Wydaje mi się, że tutaj wiele się nie zmienia. Jeżeli chcemy być mega, mega sweaty, to bierzemy M4 i snajperzy są również bardzo mocni, bo karabiny snajperskie ściągają w zasadzie na strzała, w związku z czym jeżeli się dobrze skampimy, bo raczej biegać gdzieś tutaj po otwartych przestrzeniach, tak jak mówiłem, bym nie radził,
to naprawdę można siać pożogę i zniszczenie. Samo Call of Duty w tym momencie troszkę przeciera dla siebie szlaki i nikt nie myślał, że w końcu dojdziemy do sytuacji, w której mówiłbym o kodzie z perspektywy otwartego pola walki, co też automatycznie przekłada się na to, że nie wszystko jest w tym trybie idealne i moim zdaniem tryb ten powinien być po prostu takim dodatkiem do trybów gry, na przykład 20-osobowych, które są po prostu lepiej zbalansowane i płynie z tych trybów większa przyjemność z samego strzelania, przynajmniej w moim odczuciu jak na razie. Wiele rzeczy może się zmienić. 64-osobowy Ground War na pewno jest bardzo fajnym zaskoczeniem i czymś, co tylko pomoże całej serii, tym, co pomoże Modern Warfare i myślę też przyszłym Call of Duty, bo wydaje mi się, że dla wielu takie granie jest czymś po prostu atrakcyjnym. Czy ten Call of Duty to już Battlefield, czy jest to raczej Battle of Duty? Czy ja wiem? Wiecie, słuchajcie, sam fakt, że istnieje tryb 64-osobowy w jakiejś innej grze, to nie od razu oznacza, że to jest Battlefield. Z pewnej perspektywy, z perspektywy samego strzelania karabinami, co nie jest już zależne od samego trybu, jest to faktycznie, można powiedzieć, Battle of Duty, może trochę Insurgency of Duty, może troszkę Medal of Honor, Warfighter of Duty, okej. Ale całkowicie szczerze, jak na razie taki tryb, który tutaj widzicie, gra mi się po prostu bardziej jako 64-osobowa dominacja deathmatch, bez jakiejś większej głębi. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, co nie zmienia faktu, że bardzo przyjemnie się w tego Ground War'a gra, ale jeszcze trzeba troszkę pracy w niego włożyć, aby go dopieścić i aby przede wszystkim te nowe, fajne mechaniki, strzelanie, gunplay, time to kill, były dobrze do tego konkretnego trybu włożone, zaimplementowane, aby po prostu był zachowany balans. Co nie zmienia faktu, że kibicuję i mam nadzieję, że będzie po prostu tak dobrze jak teraz i tylko lepiej. Także moi drodzy, pamiętajcie, Kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.